cieszę się ogromnie, że cię spotkałam. Wejdziesz ze mną do terenu. Z całą przyjemnością. Jak mam nie poświęcić tyle czasu? Cudownie. Co za piękne. Przyjeżdżam do klubu już od 7 lat. I pan kierownik Grzegorz Jasiński i ja byliśmy dwiema osobami, które zapoczątkowały, które były na pierwszym spotkaniu. Kolejno dochodziły do nas następne osoby. Parzyliśmy kawę, zapraszaliśmy. Były bardzo sympatyczne rozmowy, ale w takim bardzo, bardzo kameralnym klimacie. Ale liczba uczestników tak niesamowicie wzrosła, że teraz brakuje miejsca na każdym spotkaniu tematycznym. Śpiewam w zespole wokalnym Staromiejskiego Domu Kultury, Alebawki Plus. Jest nas 20 kilka. Śpiewamy bardzo, bardzo dużo różnych pieśni, piosenek i czuję się w tym doskonale. Co prawda kierowniczka męczy nas niesamowicie, ale efekty są duże, bo zdobywamy nagrody, jesteśmy zapraszani. Dzień dobry, pięknie, pięknie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was Nie bardzo pięknie, ale... Zaproszenia klubu seniora. Klub seniora zaprasza na koncert pieśni z mojego kraju. Zapraszam w sobotę na godzinę 16. Dojeżdżam 2 godziny tutaj, bo tutaj mnie coś przyciąga, bo tutaj jest ten taki szczególny klimat, może właśnie, który tworzą przychodzący ludzie. Tutaj jest ludzi więcej, tu jest więcej emocji, więcej historii, więcej spotkań takich tematycznych. Tam tego nie było, tam były spotkania przy herbacie i były piosenki i to w zasadzie wszystko. No, czasami się zdarzył jakiś występ, ale to wynika wszystko z nakładów finansowych. Taki klub osiedlowy ma mało możliwości, tutaj jest więcej. I chyba dlatego mnie pociągnęło też to, że tutaj jest tak dużo atrakcji. Ja lubię ciągle poznawać coś nowego. Tu się poznaje nowych ludzi, poznaje się nową historię, nowe jakieś zdarzenia. No i przy tym jest ta ogromna ilość w sumie na przestrzeni lat wycieczek, szczególnie zagranicznych. I to mnie też przyciąga bardzo. Przyciąga tak, że nawet męża swojego przyciągnęła. I już się nie bronił. Także fajnie. No. Ostatnio mieliśmy bardzo śmieszne zdarzenie, kiedy w Rydze zginęły nam 4 koleżanki, dołączyły do innej grupy i myśmy ich poszukiwali przez 30 minut, no ale okazało się, że dotarły do autobusu i było. Wszystko szczęśliwie się skończyło. I życie znowu zmieniło moje plany, bo musiałam zająć się swoimi chorymi rodzicami, potem musiałam zajmować się wnukami, a przyszedł taki moment, że troszeczkę czasu było, to okazało się, że moja emerytura jest tak mała, pracowałam w służbie zdrowia, że jest tak mała, że niestety na koszty związane z moim hobby absolutnie nie mogę uszczknąć nic z budżetu domowego. No i wtedy zrobiłam coś znowu dla siebie. Poszłam do pracy, żeby nagromadzić troszeczkę finansów i kupiłam sobie wymarzone pędzle, sztalugi, farby witrażowe, kredki, wszystko. I zaczęłam malować. O malowaniu marzyłam w zasadzie od dziecka. Zawsze mnie zajmowała plastyka, rysowanie i marzyłam, że kiedyś zostanę malarką. Ale niestety życie potoczyło się inaczej, zostałam chemikiem. Ja malowałam rzeczywiście dla siebie, ale w życiu się tak ułożyło, że spotykałam na swojej drodze, pewnie przypadkowo, takie dobre duszki, aniołki, które zawsze powodowały, że szłam o stopień wyżej, że się gdzieś tam przebijałam, pokazywałam. Wcale mi nie zależało kiedyś na pokazaniu swoich prac, bo uważałam je za takie tylko dla mnie, niewarte oglądania. Natomiast znajomi
namówili mnie na pierwszą wystawę, na następne wystawy. Poznawałam ludzi, którzy otwierali mi gdzieś drzwi, którzy gdzieś mnie wprowadzali. I było bardzo przyjemnie. Jestem bardzo zadowolona, że tak się potoczyły losy. Moje marzenie niespełnione, które jeszcze mam i może kiedyś się spełni, to jest pracownia. Nie mam pracowni. Maluję w domu, maluję w pokoju stołowym. Zwijam wszystko ze stołu i maluję. Ale trudno tak pracować, bo przychodzi pora obiadu, ja muszę z powrotem wszystko zwinąć, żeby zjeść obiad. A w ogóle jak się zapamiętuję w tym malowaniu, patrzę na zegarek, ojej, godzina prawie trzecia, ja nie mam obiadu, zaraz mąż przyjdzie, będzie głodny. No więc zwijam wszystko, lecę, już cały czar pryska, cała tajemnica malowania, trzeba do prozy życia się przestawić. Czasu jest rzeczywiście bardzo mało i muszę go sobie dobrze zaplanować, ale rodzina nie ucierpiała. Mają obiady, jest sprzątnięte, wszystko gra, dzieci mnie wspierają, wnuki są dumne z babci, a mąż, no mąż troszeczkę jest niezadowolony, że nie ma mnie ciągle w domu. Byłam, Tereniu, kiedyś świadkiem jego rozmowy telefonicznej. Skarżył się bardzo znajomym, że ciągle nie ma mnie w domu, że chciałby mieć obiadki na stole zawsze. Ale mówi, tak naprawdę to jej zazdroszczę. Ja staram się poszukiwać wszystkiego sama, bo większość ludzi, moich znajomych w moim wieku, siedzi z pilotem od telewizora albo leży przez całe dnie, wieczory i uważają, że coś przyjdzie do nich i coś zrobi się samo. Nie ma, że zrobi się samo. A gdyby nie było tego klubu, co ty byś robiła? Robiłabym to samo.